No dobra, powiedzmy, że do 150 km na godzinę, nie więcej. Jedziemy sobie dookoła mapy, gdzieś tam w kierunku miasta i w mieście zatrzymamy się gdzieś tam na uboczu, wymyślimy sobie jakieś miejsce, żeby się tam zatrzymać, okej? Okay? Już widzę was w lusterku, że jedziecie. Możecie się wyprzedzać, do 150 km na godzinę jedziemy maksymalnie, nie? I staramy się trzymać oczywiście w konwoju. Ja mam samochód do driftu, ale postaram się jakoś równo mniej więcej jechać. No, 150 to chyba będzie dobrze w takim zespole. Tak, będzie ok. Sprzęgle zapomniałem. No, driftujemy sobie na zakrętach, bawimy się ogólnie, nie? Na tym to polega. Tutaj są też randomowi gracze. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. I oni pewnie widzą taki konwój samochodów i pewnie też się dołączają się tam niektórzy. Fajnie. Jedziemy. Ktoś wziął, widzę, że Volkswagena ekologicznego. Trochę czytałem o tym Volkswagenie, to jest ciekawa sprawa w sumie, bo Volkswagen uruchamiając, znaczy tworząc tego Volkswagena elektrycznego, oni mają też na celu ogólnie stworzyć taką linię samochodów elektrycznych i będą mieli oddzielną linię tych samochodów elektrycznych, także będą tworzyć jeszcze spalinowe przez jakiś czas. Ale już ma się pojawić całkowicie oddzielna linia produkcyjna dla samochodów chyba też takich komercyjnych, nie? Codziennych. Także coraz więcej tych marek przyłącza się do tworzenia samochodów elektrycznych, co jest spoko, myślę. Udawanie, że gram, to się liczy? Tak, wszystko się liczy. Zaproszę grupę jeszcze raz, jak dojedziemy sobie do celu, ok? Żeby nie przerywać tutaj naszego konwoju. Ależ to BMA pierdzi fajnie. Czekaj, muszę ją tak popierdzieć trochę, jak będziemy z górki jechać, to najlepiej pierdzieć tymi samochodami. Wszyscy sobie chcieli te E30-ki. Wszystki chyba. Możemy jakiś gang tutaj zrobić. Siema Konrad. Siemaneczko. Dobra, trzymam się w konwoju. Jasne, możecie wyprzedzać, możecie szaleć, ale staramy się jechać mniej więcej tak równo, nie? Na tym to polega, na tym polega konwój. Robimy gumball 3 miliony. Kierujemy się w stronę miasta. Możemy zjechać gdzieś na lewo, jak chcecie. Niekoniecznie musimy jechać tą najbardziej optymalną trasą. Ale ktoś tam lata, kurde. Co, już się do 200 rozpędzamy? Spokojnie, chłopaki. I na miejscu robimy znocik, bo podejrzewam, że wzięliście jakieś tam swoje ulubione furki. Strefa driftowa, brzmi jak wyzwanie. Machnął Lucjan trochę, nie? I kto tam jedzie z przodu, niech wybierze miejsce, gdzie robimy postój. Okej, widzę tam jakaś niebieska BMW jedzie z przodu. Wybierasz miejsce. Albo Audi, no nie wiem, który jedzie pierwszy, wybiera miejsce, gdzie się spotykamy. Tutaj w mieście jest parę parkingów, gdzie możemy się zatrzymać. Robimy postój, parkujemy. Dobra, Audica jedzie z przodu, ja się... Trochę zwolnię, żeby ludzi tu nie poprzejeżdżać w mieście. Dwie niebieskie BMW E36.
Ja mam taką czerwoną, w sumie nie wiem co to za kolor jest, to nie jest czerwony, że czerwony, tylko taki jakiś dziwny. Dobra, jedzie tam z przodu BMA. Gdzieś nas prowadzi, zobaczymy. Tutaj? Bo tutaj pierwszy samochód skręcił tutaj, więc no tak zrozumiałem, że tu jedziemy. Chodźcie tutaj. Ajajaj! Niedobrze. Katujemy tam. Dobra, niebieska BMA prowadzi nas na jakiś chyba parking. Zobaczymy, kto to tam w ogóle prowadzi. Muszę sobie te niki włączyć, żeby się wyświetlały. Dawaj ziomeczek, jedziemy. Gdzie? Tu? Nie możecie zdecydować chyba. ...150 km/h to całkiem spoko w sumie, nie? Co on robi? Tutaj? A, tu, dobra, może być. Gdzie on tu wymyślił? Po parku będziemy? W krzaczorach takich? Przy śmietniku? W krzaczorach też się spotykać. Kurde, nie podejrzewałem cię o to. No ale to w sumie BM-ka, no to tak chyba wypadałoby dla BM-ki. Proszę bardzo. I co my tu mamy? Proszę bardzo, jest Subaru BRZ. Tam widzę... Ty, jak, co to za BMA z tyłu przyjechała? Ja mam taką? Ogarnijmy drona tutaj. Co wy macie tu za... W ogóle jaka miejscowa na zlot. Jezu, jak powymyślali. O, to jest ten Itali design. Chciałbym sobie ten samochód jakoś dropnąć. Może na aukcji go kupię? Mam 15 milionów, więc stać mnie. Co to za BMA? Z4. Fajna. Subaru BRZ. Z4 też przyjechała tutaj, starsza. Ferrari, Italia chyba. BMW 3. Jedna obok drugiej. R8. McLaren 650 chyba, jeśli się nie mylę. No i Z4, no i tutaj ten bezgłośny. No dziwne miejsce w sumie na zlot, ni to parking w środku parku, kurde. Ale żeście wymyśleli miejscowe. Mogę ci go sprzedać. Nie, ja sobie tam gdzieś ogarnę. Moja BM-ka jest czarna, kolegi obok jest w moro, a u ciebie są niebieskie? A no właśnie, nie wiem, może się nie wczytały wam te kolory, to... aha. Pewnie dlatego nie skojarzyliście, który to jest który, bo u was są inne kolory tych aut. Może u mnie się nie wczytały winyle, nie wiem o co chodzi. Nikodem, ty jesteś w Volkswagenie, tak? Tym. W sumie możemy zrobić zlot Volkswagenów. Co to? Kto to tutaj gazuje? No chyba nie ten Volkswagen. Możemy ten, podjechać do... Ta Ferrarka to 488 GTB, aha, spoko. McLaren to 600 LT. Ej, wiecie co? Chodźcie sobie trzaśniemy Goliata tymi elektrycznymi Volkswagenami. Jak ktoś nie będzie miał tego Volkswagena elektrycznego, to może pożyczyć ode mnie, nie? Bo ja go będę miał. Tylko, że ja mam porobionego w klasie X. Jak ktoś z was nie ma w klasie X, to sobie go zróbcie, ok? Dobra. To ja go bierę. I tak. Volkswagen. Das Auto. Ja widzę ich normalne malowanie. Nie wiem, może muszę ich jeszcze raz wczytać. Dalej są u mnie niebiescy, no. Popsutą grę mam chyba. Dobra. Słuchajcie, jadę do Goliata,
przejada się przez mapkę i ten, i startujemy sobie, pojedziemy tymi samochodami elektrycznymi, okej? Okay? Co wy na to? Dobra, tutaj nie muszę się przejmować biegami. Jedziemy na Goliata, chodźcie. Tutaj już pełna prędkość. Czy nie pełna prędkość? Ten samochód jest naprawdę mega szybki. Znaczy, on jest zwrotny przede wszystkim, nie? Stworzony został do pay... jak się nazywa? No, tych wyścigów, takiej spinaczki wysokogórskiej. Po prostu na asfalt został zrobiony. I to skrzydło z tyłu jest dlatego takie wielkie, bo nie wiem jak to wytłumaczyć. Te samochody jadą pod górę i im wyżej jesteś, tym po prostu jest rzadsze powietrze. I w górach, już tam gdzieś przy wyżej szczytu, to powietrze jest rzadsze, więc generuje też mniejszy docisk, tak? I dlatego to skrzydło musiało być większe, żeby zbierało po prostu więcej tego powietrza. No, krótko mówiąc, tak to wygląda. I dlatego ono jest z tyłu takie ogromne, jak widzicie. No jest mega duże, tak? Prawie, jak mamy tą kamerę, to wygląda jakby było większe od samochodu nawet, nie? No, tutaj dobrze to widać. Samochód jest teraz w klasie X i ma statystykę na poziomie... Nie wiem, no po prostu X ma, tak? Ale prędkość maksymalna jest na poziomie 280 km na godzinę, czyli jak na tą klasę to jest mało, ale przyczepność jest tu naprawdę nieziemska. Ale z drugiej strony też jakichś ogromnych prędkości tu nie osiągamy. A najgorsze jest to, że mamy tutaj... nie mamy dźwięku, nie? Więc w Forzie tak lubimy raczej posłuchać tych autek. A tutaj ten dźwięk jest no taki meleks, nie? Trochę. I już właściwie jesteśmy przy Goliacie, także przejechać z tym samochodem mapkę no, jest bardzo szybko. Pokonujemy zakręty praktycznie przy zerowej stracie, albo przy małej stracie prędkości, nie? W porównaniu do innych samochodów spalinowych. Nie zmieniamy tu biegów, nie mamy laga na sprzęgle, na zmianie biegów, tak? Zajebista sprawa. No i pojedziemy sobie Goliata. Będziemy jechać dookoła mapy tymi samochodami, ścigać się. Jedziemy. Trzymaj się, to będzie grubo. Dostałem dupszota od kogoś. Też komuś dałem dupszota. Sorki. To jest dalej zlocik. Fajnie się szaleje tym autkiem. Wczoraj jak jechałem Goliata, to udało mi się przejechać no dosyć taką wysoką prędkością cały wyścig, bez jakichś tam poważnych takich błędów jak teraz. No bo naprawdę im szybciej jedziesz, tym lepiej to skręca, nie? Oczywiście ma jakieś tam swoje limity, ale ogólnie taka jest zasada. Najlepiej skrętny, najbardziej skrętny samochód w tej grze. Ja ich tutaj podganiam dlatego, że oni mają chyba samochody w klasie S2. Mają trochę niższą prędkość maksymalną. Nie dlatego, że ja jestem kurde jakiś lepszy, tylko po prostu nie mogą szybciej jechać, nie?
tworzymy ogólnie nową grupę w Forza Horizon, tak żeby więcej osób miało w nickach chip, wiecie o co chodzi, nie? Kwadratowy napis i chip, znaczy napis nawias, i żebyśmy byli w jednej ekipie, żeby było wiadomo, że to my. Albo jakąś inną tam grupę nazwę. I będzie jeszcze taka grupa Torpeda, w której będą ludzie, którzy będą to po prostu ze mną tam grali, gdzieś tam nagrywali odcinki. Ale to tam na Discordzie tworzę, próbuję tworzyć jaką grupę. Znaleźć osoby, które mają kierownicę, będą mogły, wiecie, jeździć, chciałbym ze mną sobie ponagrywać w jakimś tam wolnym czasie, podriftować, wiecie, tego typu sprawy, nie? To już można nawet poza streamami, ale na streamach też myślę, że coś tam może ogarniemy i wtedy byśmy sobie normalnie na mikrofonie gadali i coś byśmy sobie tam ogarniali razem. Także takie coś mam w planach utworzyć. No i teraz co? No nuda trochę jest, nie? No zobaczcie, no to nie jest jakaś tam duża prędkość, te 280, to, ja przypominam, to jest samochód z najwyższej klasy. On w tej najwyższej klasie jest dlatego, bo po prostu fenomenalnie skręca, ale niestety równać on się za bardzo nie ma co z tymi samochodami, które są spalinowe i mają tą prędkość maksymalną dużo wyższą, około 400 km na godzinę, no bo tutaj mamy niestety ograniczony silnik elektryczny i jest, i wygląda to tak jak wygląda, nie? Patrzcie, jak on te zakręty bierze. Nie? Wydaje się, że te zakręty są ultra jakieś szerokie, że masz jeszcze dużo czasu na reakcję, ale też nie jedziemy jakąś tam ogromną prędkością. Podejrzewam, że jakbyśmy jechali tą prędkością jakimś samochodem spalinowym, z takim dosyć dobrym dociskiem, to też jakoś fajnie byśmy te zakręty sobie brali, nie? Ale mimo wszystko wydaje mi się, że ten samochód ma bardzo dobry ten docisk. No i przyspieszenie, kurde, to jest jakiś kosmos. Szkoda tylko, że nie ma Tesli Model S w tej wersji Fordzy. W trójce była, nie? W trójce była też Supra MK4. Pamiętam, jak robiłem tą Suprę w Fordzie Horizon 2. Jak zrobiłem ją na 1000 koni mechanicznych, a można było taki hardkorowy tuning dowalić. Tutaj niestety nie mamy. No i to było ciekawe, że zrobiliśmy ten tuning na standardowym silniku, nie? 2JZ. A tutaj nie ma Supry, nie ma silnika 2JZ i radzimy sobie o tak o. Nie ma. Smutno jest bez Supry. Ale wiecie co, ostatnio sobie grałem w Forza Horizon 3 i grałem tą Suprą i powiem wam, że no, jeździło się nią kiepsko. Jakoś nie dało się i sensownie zrobić. Proszę bardzo, Simon już ukończył. Simon to jest kolejny taki dobry zawodnik u nas tutaj w klubie. Bardzo dobrze też jeździ, tak dobrze, że nie wiem, czy uda się ukończyć wyścig. No raczej ciężko będzie. Ale chociaż ten ostatni set zakrętów zrobię. Zobaczycie, co ten samochód robi na tym zakręcie, chociażby tutaj. Patrzcie, ja nawet nie muszę jakoś mocno skręcać, a on się rozbija o wewnętrzną, nie? Niesamowita jest ta fura. Naprawdę. Co to za auto? To jest Volkswagen IDR. Mam pomysł, najszybsi z zakonu synów. Ale co byśmy tam robili? Czy robiłem już Touringa na maksa? Robiłem. 400 km na godzinę śmiga. Mam go nawet. Możemy go na chwilę wziąć. Zlocik do przodu. Tak. Patrzę, co tutaj pisaliście w czasie, jak jechałem. Proszę bardzo, Marek obserwuje od 1038 dni. Nieźle. Ja sam siebie obserwuję od 1900. Więc jak ktoś obserwuje od 1000, no to już jest szacun. Może teraz stworzymy sobie grupę. Jaki tryhard. Zrobiłem klasę X, jakie miały być. No właśnie, no. Dobrze ci poszło, Simon.
Jak z NFS Kitem? Jeszcze nie gram w NFS Kita. Jeszcze trochę jest czasu do premiery, pewnie będę miał jakąś tam wersję przedpremierową. Zobaczy się. Dziwna jest sytuacja z force feedbackiem, jak się tak powoli rusza. Tak jakby trakcję gubił. Pamiętajcie, że ten samochód najwyższą moc ma od zera obrotu i najwyższy moment. Dlatego on, jak się nawet trochę gazu doda, to zdziera kapcie. I mi kierownicę, zobaczcie, targa. Nie? Śmieszne to jest. A gaz do końca? Nieźle, nie? Fajnie się jeździ na kierownicy, polecam wam. W ogóle, czemu tu skrzynia biegów harczy? O co tu chodzi? Coś nie ma skrzyni biegu w tym aucie. Oh my god.